Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na nowenne święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bracia i siostry, doktor Kościoła święty Alfons Maria Liguori zalecał, aby podczas tej nowenny prosić Najświętszą Pannę o cnotę czystości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani moja, o Matko moja, cały się Tobie ofiarowuję, a na dowód, że jestem cały Tobie oddany, ofiarowuję Tobie dzisiaj oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy zatem jestem cały Twój, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen. Dzień uroczystości niepokalanego poczęcia. Święty Kościół na dzień dzisiejszy czyta Ewangelię o zwiastowaniu. Nic piękniejszego nie moglibyśmy obrać na uwielbienie Maryi. Kościół przytacza słowa Archanioła Gabriela, którymi pozdrowił Maryję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. I po kilka razy we mszy świętej powtarza te słowa, jakby nie mógł się nimi nacieszyć. O, bo te słowa z nieba przyszły. Posła swego Bóg posyła do Maryi, by okazać tym, jak ją ceni, za godną tak wielkiego zaszczytu uważa. Bo piękna jest i bez zmazy, bo to lilia wśród cierni wyrosła. Ona wśród zepsucia świata jaśnieje. Maryja cudną czystością swej duszy. Podziwiajmy, radujmy się, dziękujmy Bogu, że nam taką matkę dał. Klęknijmy u jej stóp i z głębi duszy wołajmy. Wierzę i wyznaję, o Przenajświętsza Panno, Twoje święte i niepokalane poczęcie. W modlitwie kościelnej na dzień tego święta czytamy: Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi przygotował godne mieszkanie Synowi Twojemu. Godnym więc mieszkaniem Boga było łono Maryi. O, jak wielka to pochwała! Bóg nieskończenie święty, a godnym dla Niego mieszkaniem uznane jest łono Maryi. A nasze serca, czy godnym są dla Boga mieszkaniem, gdy w komunii świętej wstępuje do naszej duszy? O, jakże dziś powinnaś gorąco błagać Maryję tymi słowami: oczyść duszę, ciało i serce moje, złóż sama boskiego Syna swego na sercu moim, jak go składałaś do żłóbka przy narodzeniu. Ja jestem twardym, zimnym żłóbkiem, niegodny jestem posiadać Syna Twojego. Ale Ty, Matko, pokryj mą nędzę swą świętością. Udziel mi gorących płomieni swego serca, abym Jezusa kochała nade wszystko i nigdy już dobrowolnymi grzechami nie obraziła Go. Dzisiaj w dniu Twego święta oddaję się Tobie całkowicie. Strzeż mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Postanów sobie przypominać sobie co dzień rano dobre postanowienia i pamiętać choćby o krótkiej modlitwie,
do Najświętszej Panny Maryi. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wierzę i wyznaję, o Przenajświętsza Panno, Twoje święte i niepokalane poczęcie. Wejrzyj więc na mnie, o Przenajświętsza Dziewico, a przez Twą panieńską czystość, przez Twoje święte i niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Bożej, wyjednaj mi u ukochanego Syna Twojego pokorę, miłość, czystość wielką serca, ciała i umysłu. Wyjednaj święte wytrwanie w dobrym. Wyjednaj dar modlitwy, dobre życie i śmierć szczęśliwą. Amen.